Siema, witam ponownie w HeroSiege'u. Plan na dzisiaj to wybicie setnego levela. No w zasadzie nie ma dużo, bo ile jeden level, tutaj mam 15% do wybicia, będzie 99. Jeden level i tyle. I prawdopodobnie dzisiaj też sobie zrobiłem pierwszego busika. Tutaj z pierwszego aktu. Wydaje mi się, że z moimi aktualnymi itemami powinienem dać radę go pyknąć. Nie. Nadal mam giga losowe itemy, no bo ciężko trochę golda zrobić, ale powoli, powoli. Muszę dropnąć coś fajnego, coś drogiego, nie? I później już pójdzie z górki. A, no i jeszcze muszę podbić mining, bo mam 350 dopiero, a na Ruby Ora trzeba 500? A na... O kurde, ale boli, że tego czegoś nie mogę wziąć. Na to trzeba chyba 750. Nie chciałbym paść. Wtedy stracę level. A muszę zobaczyć, ile trzeba na to. Uwaga! 750. No to nie jestem w stanie tego wbić szybko, nie? Ty, ile tu jest golda? To ja mogę farmić tą mapkę, żeby sobie wbić mining. Bo no muszę teraz golda farmić, żeby wbić ten mining, nie? Więc nie wiem, czy po prostu póki co nie będę farmił tej mapki, żeby sobie wbić 500 golda, 500 miningu, żebym mógł farmić Ruby Ora, nie? I później może Ruby Ora. Musiałbym zobaczyć, jak jest ceną Ruby Ora w tym momencie sezonu i czy jest sens to sprzedawać, bo na początku sezonu to sporo można zarobić na sprzedaży właśnie Ruby czy Jade Ora. Dobra, jest level 99. Także jeszcze jeden level do hero leveli. I zaraz sobie rozdamy punkciki. Muszę to kurde zielostwo pozabijać. Dobra, więc tak, a tutaj dajemy to i full int. Także teraz wbijamy ostatni level i później hero levele w końcu. Dobra, jest bossik. Niestety nie udało mi się wbić levela przed bossem. Brakło ilu? 20%. No ale myślę, że na tym bossie raczej nie powinienem paść, bo on jest dosyć prosty. Tak na dobrą sprawę. Raczej rzadko na nim padam. No ale zobaczymy. No ta druga faza potem, jak te kulki latają i stunują, to ewentualnie na tej drugiej fazie można tam się potknąć, no ale zobaczymy, jak nic mnie nie zwanshotuje, to powinno być w miarę okej. No i tutaj chyba nie mam wystarczająco damage'u, żeby rozwalić te klony, ale zobaczymy. Dwa poszły, trzy poszły. To jest kwestia tego, czy on się uleczy, czy nie, nie? I chyba tak, chyba ten jeden klon dojdzie. No, nie zdążyłem go rozwalić, dobra, czyli jednego klona się nie udało, no i 14 milionów HP do zbicia. Swoją drogą strasznie dużo, to jest tylko hell 1. Dobra, jest druga faza, no i właśnie o tych kulkach mówiłem, nie? Bo one jak mnie uderzą, to stunują mnie na chwilę. I wtedy chyba też kamyk leci z góry. Jak dostanę hitka właśnie, jak mnie trafią. Na razie, o teraz zostałem, i jeszcze kamyk z góry leci, no. A na razie jest okej, zostało 4 miliony. Dobra, pół miliona. Ten build na bossy też nie jest aż taki tragiczny. Grałem gorszymi. Pyk. Dobra, mamy to. Mamy pierwszego bossika. No i idziemy wbijać setny level. O, jest jakiś czarmik, żółty S. Zobaczymy, co tam ciekawego poleciało. Burning to chyba fire damage będzie. Fire skill damage 600. Szkoda, że nie arcane. Zawsze byłby jakiś buścik do damage'u, a tank to lipa. No i jest level up, setny level wbity w końcu. Także teraz już będą hero levele. No i tutaj będziemy dodawać punkciki, nie? Powoli i będzie trzeba te glify ogarnąć. Prawdopodobnie kupię je na markecie.
No bo one lecą w dungeonach, a na razie do dungeonów się nie wybieram. Więc będę musiał poszukać, zobaczyć, a jakie są fajne glyfy. No i kupić. One z tego co kojarzę nie były drogie, przynajmniej jeżeli chodzi o glyfy na pierwszym levelu, nie? O, tu coś fajnego będzie. Nope. A to? Aha, 1000 miningu trzeba na to. No to unlucky. Właśnie, ja muszę iść ten mining wbijać jeszcze. Ile mam tego miningu? Zobaczmy. 366 dopiero. Potrzebuję, no tak minimum 500, żebym mógł dalej lecieć. Bo teraz cały czas już tylko ruby ore wszędzie będzie. Ruby, jade, no i to co tam teraz było, nie? Shadow Realm. O kurde. Patrzcie, jaki Jade Vein. I ja nie mogę tego zebrać, nie? Bo nie mam miningu. Ale szkoda, pa. Tego pewnie jeszcze coś dodatkowego, jakiś rzadszy materiał by poleciał, nie? No to co, teraz tak na dobrą sprawę to muszę przejść wszystkie akty. Żeby sobie odblokować potencjalne... Satanic Zone'y. Aktualnie Satanic Zone jest w Helheimie. Nie wiem, który to jest akt, ale... No... Nie zdążę do tego czasu. Być może zmieni się na jakiś początkowy zaun, to wtedy będę mógł sobie trochę poparmić. Ale i tak potrzebuję... jakieś lepsze itemy ogarnąć. Żebym miał... damage na tego Satanic Zone'a, bo na Satanic Zone'ie... moby mają... chyba zawsze 300 level na pierwszym helu. Tak mi się wydaje, że to nie idzie w górę, tylko zawsze jest 300 level, ale mogę się mylić. Project Diablo 2 też za niedługo startuje, więc też możecie spodziewać serii z tego. PDK też chciałbym zagrać w końcu. O, grałem chyba z dwa razy w PDK, ale zawsze jakoś tam zrobiłem kilka aktów, czy tam zrobiłem pierwszy poziom trudności. No i później zawsze jakieś inne gry wychodziły, nie? Tu wyszło Dark and Darker, tu coś tam. Jakoś nigdy nie dotarłem do endgame'u w tym PDK-u, więc tym razem na pewno będę chciał dotrzeć do endgame'u. No teraz póki co i tak nic nie będzie, bo... po E2 Early Access zaczyna się za miesiąc dopiero jakoś. Of Hero Siege'u ten sezon 5, to też nie ma chyba jeszcze nawet daty żadnej, kiedy to ma być. Giga ciekawe, jak będą wyglądać te ten rozwój tych skilli. Oni pokazali na filmiku, że będzie można tak jakby jednego skilla na trzy różne sposoby rozwijać. Czyli oni tam pokazali chyba Batera z tym swoim, nie wiem, co to jest, kosa, tasak, whatever. I pokazali trzy różne rozwoje tego skilla. W jednym było coś takiego, że on kręci ją wokół siebie. W drugim rzuca przed siebie, po prostu tego. W trzecim było chyba coś takiego, że po prostu ta kosa się kręci tak jak hamery w D2. Więc może być to naprawdę fajne. W końcu rozwój postaci będzie ciekawszy w tej grze. Bo to jest imo najsłabsze, nie? W aktualnym Hero Siege'u rozwój postaci jest chyba najsłabszą rzeczą w tej gierce. No i itemizacja też moim zdaniem trochę leży, bo koniec końców w finalnym buildzie no nie ma tak naprawdę żółtych, niebieskich itemów, nie? Zawsze są sataniki, heroiki, setówki. To są jedyne itemy, jakie zawsze są w końcowym buildzie. Nie ma innych nigdy. Czyli trochę tak jakby D4, D3. Tam też zawsze tylko albo setówki, albo legendy, nie? I uniki ewentualnie. Czyli same te tylko najlepsze itemy. Bo w POE już jest inaczej. W POE bardzo często w końcowym buildzie są żółte itemy, nie? Dobra, jest waypointik. Pół kolejnego aktu zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o fabułę,
No ja sobie chyba dokończę na offie. Przy okazji trochę dokończę postać. Postaram się coś dropnąć ciekawego. Kupić jakieś itemki. Aktualnie to nic się nie sela. No i co? Póki co, tyle.